Urząd Miejski w Suwałkach ogłosił przetarg na wyłonienie wykonawcy inwestycji polegającej na rozbudowie szkoły podstawowej nr 4. Oferty można składać do 1 lutego tego roku. Wykonawca, zgodnie z zapisami przetargu, będzie miał czas do 15 lipca 2020 roku, by wybudować nowy obiekt w sąsiedztwie szkoły. Szacunkowa wartość inwestycji to około 7,5 miliona złotych. Powstanie 10 sal lekcyjnych, połowa z nich będzie miała jeszcze takie małe zaplecze. Będzie oczywiście świetlica dość obszerna, ponad metrów powierzchni. Będzie również czytelnia z wypożyczalnią, czyli biblioteka taka szkolna i będzie z prawdziwego zdarzenia pokój nauczycielski, szatnie na dole w piwnicach. No oczywiście budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakresem zamówienia objęto ponadto wykonanie drogi dojazdowej do ulicy Spokojnej z miejscami parkingowymi i chodnikami, budowę kanalizacji deszcz Przybywa nam dzieci właśnie na południu Suwałk, a wobec tego jest taka decyzja. Jeszcze weryfikujemy dokumentację na adaptację budynku przy ulicy Kościuszki 6 pod potrzeby żłobka miejskiego. Już tutaj no chcemy jak najszybciej ten przetarg ogłosić. Obie te inwestycje to jedyne duże przetargi, jakie zostały zaplanowane do ogłoszenia na ten rok. Rewitalizacja suwalskich bulwarów to bardzo duży projekt, którego realizację rozpoczęto na początku 2015 roku poprzez ogłoszenie konkursu architektonicznego na ich zagospodarowanie. Chcemy rewitalizować to, i to się już dzieje już ulica Andrzeja Wajdy powstała. W pierwszym etapie trwają prace nad odbudową byłej łaźni miejskiej. To nie będzie właśnie miejska, to będzie obiekt y, i kultury, i, i trochę zaplecza takiego rekreacyjnego, sportowego tam będzie i będzie mała kawiarenka. Inwestycja warta ponad 8 milionów złotych zakończy się jeszcze w tym roku. Będzie to budynek dwukondygnacyjny o powierzchni użytkowej prawie tysiąca metrów kwadratowych. Mamy również wyłonionego wykonawcę z Augustowa, firma augustowska, która zajmie się regulacją czarnej Korytarza rzeki Czarna Hańcza od mostu na ulicy Bokowarzewskiej do mostu na 24 sierpnia. Tę inwestycję do 31 października tego roku za 3 107 tysięcy wykona augustowska firma Ekodrom Z prac budowlanych powstanie m.in. nabrzeże rekreacyjne i slip dla kajaków, przepławka dla ryb i remont jazu, kładka dla pieszych, i rowerów. Kolejne przedsięwzięcie, które mamy już po przetargu, ten przetarg będzie zaraz rozstrzygnięty i nas cieszy bardzo, że aż siedmiu oferentów złożyło swoje, prze, swoje oferty na realizację ścieżek rowerowych, chodników, małej, elementów małej architektury, oświetlenia tego terenu, i to miejsce będzie i do poruszania się rowerem, ale i dla rolkarzy, i dla spacerowiczów. Wszystko na to wskazuje, że uda się rozstrzygnąć te. Postępowanie i wyłonić wykonawcę, który do 30 maja 2020 roku dokończy budowę suwalskich bulwarów. Tym samym w połowie przyszłego roku mieszkańcy naszego miasta zyskają zupełnie nową przestrzeń do rekreacji. Od poniedziałku 21 stycznia, można już kupić bilety na bal karnawałowy prezydenta Suwałk, połączony z galą wręczenia nagród Włócznia jaświngów 2018, który odbędzie się 2 marca na hali Osir. Bilety są do kupienia w kasie Suwalskiego Ośrodka Kultury w cenie 350 zł. Za parę przewidziano miejsce dla 450 osób. Muzyczną gwiazdą wieczoru będzie grupa poparzeni kawą 3. Zgłoszono już 20 wniosków o przyznanie nagrody włócznia Jaćfingów. Taka dość prestiżowa nagroda, ceniona bardzo przez osoby, które je, czy instytucje, które ją otrzymały. Niektórzy mówią, że to suwalski Oscar. Ta nagroda jest naszym takim symbolem, który chcemy przekazać w dowód uznania, w dowód... Osiągnięć, sukcesów odnoszonych przez naszych mieszkańców, instytucje, organizacje, firmy, które tutaj funkcjonują, które mają olbrzymi wkład w rozwój naszego miasta, które są takim dobrym przykładem i na zewnątrz są naszymi ambasadorami. Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać wszyscy. Wnioski można nadsyłać drogą elektroniczną na adres KTP małpaum.suwalki.pl lub składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ulicy Mickiewicza 1. Termin zgłaszania kandydatur upływa 29 stycznia.